prawo i później w prawo w Szreger. Ten budynek, który na wprost nas stoi, taki wysoki, z taką budką na dachu, to ta budka na dachu to jest punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Tutaj rodzice projektowali szkołę, tą i tą drugą. Nazywam się Michał Piechotka. Jestem jednym z synów Marii Kazimierza. Jestem architektem z wykształcenia. W tej chwili jestem na emeryturze. Pełnię rolę aktualnie przewodniczącego samorządu mieszkańców Stare Bielany. Mama była osobą ciepłą, spokojną, łagodną. Jeżeli były jakiekolwiek między nami różnice poglądów, to były używane i ustalane jakieś argumenty merytoryczne. Niezwykle rzadko emocjonalne. I jeżeli chodzi o ojca, w domu było bardzo łagodnie, natomiast na zewnątrz to na początku potrafił się wzbudzać i argumentować, również merytorycznie, ale z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem. Natomiast w miarę upływu czasu bardzo łagodniał i to było już coraz spokojniej. Ja podejrzewam, że to mogło być związane z jednej strony z młodością, a z drugiej strony z pewnym reakcją na stresy okupacyjne, powstaniowe. W międzyczasie pojawił się Maciej, który przyszedł w bardzo bohaterski z orderem Virtuti Militari, członek takiego oddziału Agatona Jankowskiego. Oni zostali wszyscy Virtuti Militari za nawiązanie łączności z Żoliborzem i zostali mianowani obstawą osobistą generała Bora. Też dzieło rodziców? Tak, to na wprost. To jest ten budynek, który jest na miejscu tej rezerwy terenowej dla przedszkola. Zawsze znałam nazwisko Piechotków, bo znałam album wydany jeszcze w 1957 roku poświęcony burznicom drewnianym. Takie opracowanie w formie albumowej. Bardzo niezwykłe w tym czasie. A kiedy zamieszkałam na Bielanach kilka lat temu, poznałam zupełnie inne dokonania Państwa Piechotków. Poznałam zaprojektowane przez nich osiedla. Dowiedziałam się, że pani Maria nadal tutaj mieszka na osiedlu, które też sami zaprojektowali. Do nas pewnego dnia przyszło przedstawicielstwo przedsiębiorstwa, które budowało Bielany, że oni zawiązali tak zwaną wspólnotę. I doprosili rodziców jako projektantów. Po 1956 roku, po tym przewrocie gomułkowskim i po rozluźnieniu pewnych spraw, dopuszczono tak zwane budownictwo przyzakładowe ze środków własnych. To znaczy praktycznie pozwolono na budowę domów jednorodzinnych. Były domy bliźniacze i domy szeregowe. Wszystkie o powierzchni maksimum 110 metrów kwadratowych. Bo tak był normatyw. Dwie kondygnacje, podpiwniczenie, indywidualna kotłownia.
tak projektowaliśmy, żeby wnętrze mogło być różnie rozwiązane, zależnie od potrzeby. Jedni chcieli mieć duże kuchnie, drudzy chcieli mieć małe kuchnie, jedni chcieli mieć tam wydzielone WC i tak dalej, więc w miarę możliwości te życzenia myśmy spełniali. Na górze są zazwyczaj 3 pokoje i łazienka, na dole kuchnia i pokój dzienny, taki w jakim my siedzimy, z tym, że niektórzy klatki schodowe wydzielili, u nas jest we wnętrzu, podobnie połączenie między kuchnią i pokojem. W większości tych domów są rozdzielone te pomieszczenia trwałą taką ścianą. To jest bardzo, bardzo mocne wrażenie tutaj wejść, bo ten dom jest no, takim miejscem z jednej strony bardzo żywym, a z drugiej strony pełnym tej historii. Tak jest właściwie zaprojektowane, urządzone tak, jak to kiedyś państwo Piechotkowie sobie wymyślili. Jest tu mnóstwo pięknych przedmiotów, które na różnych targach staroci w różny inny sposób pozyskiwali. Także ten dom cały żyje tą historią, będąc jednocześnie takim dla mnie bardzo ciepłym i żywym miejscem. Natomiast tu przy budynkach budowano garaże. Te garaże wybudowano w ten sposób, że one miały funkcjonować jako najpierw jako pakamery budowlane, jako zaplecze. I żeby go nie rozbierać, nie wyburzać, to po prostu one zostały od razu jako garaże wybudowane. Nie było podziału na każde z rodziców. Oni byli spółką autorską od samego początku. Oboje byliśmy generalnymi projektantami. Właściwie pracowali bez przerwy, wciąż razem, wspólnie, wszystko dyskutując, wszystko rozważając. Jeżeli robi projekty, to były dyskusje na ten temat, razem to robili. Jeżeli pisali jakiś referat, to później go szczytywali wspólnie i wszystko wspólnie firmowali. Mieliśmy bardzo szeroki zakres działania. Oprócz projektowaniem budowlanym, takim jak bielany właśnie, czy inne jakieś fragmenty, zajmowaliśmy się wystawiennictwem. Robiliśmy na przykład dekoracje na Światowy Kongres Pokoju, dekoracje miejskie na Światowy Kongres Młodzieży i Studentów, na Kongres Nauki Polskiej, na odrodzenia i oświecenia w Muzeum Narodowym. No i trzecia bardzo, bardzo ważny jak gdyby element tego to był Judaika. Właściwie przez całe życie zawodowe byli historykami architektury specjalizującymi się właśnie w tej historii Bużnic i żydowskich miasteczek. Ten niezwykły aspekt tej historii, że oni właściwie od kiedy się poznali, kiedy się tylko skończyła wojna, właściwie byli tak zupełnie nierozłączni w życiu i w pracy, co jednak oznaczało jakąś pracę też ze swoim ego, prawda? Wiecznie się kotłowały te pomysły, że może tak, może tak, może tak. Jak nasz syn Maciuś miał 5 lat, to Kobieta i Życie zrobiła ankietę wśród dzieci znanych kobiet. I przyszły panie i przeprowadziły wywiad z naszym Maciusiem. No jednym z pytań było rodzice, z jakim się współpracuje. Odpowiedź była, rysują i drą, kłócą się okropnie. Ja to bym najpierw pomyślał,
a potem narysował, żeby od razu było dobrze. To była duża radość w Warszawie potem. I to tak właśnie. To było ujęcie istoty. No, czy była dyskusja. Była dyskusja, wymiana poglądów, ale nie to, żeby były jakieś kłótnie jakieś. Zawsze były to właśnie wspólne dochodzenie do jakiegoś wniosku. A poza tym było my. Nigdy ty i ja, czy on i ja, tylko my. Moim zdaniem tutaj jest bardzo ładna perspektywa. Piechotkowo jakby nie straciło swojego klimatu. Został taki niewielki kanałek przy ulicy Skalmierskiej, peryferyjny, na uboczu. Gdzieśmy sobie pomyśleli, że może by tak niezupełnie socjalistycznie, może by tak trochę inaczej. Oni uważali, że osiedle mieszkaniowe, czyli w ogóle mieszkaniówka, bardzo wpływa na sposób życia i jak ludzie reagują, jakie są związki sąsiedzkie. Zupełnie było inaczej, jak budynek otynkowany, chodniki, trawniki, zupełnie inaczej ludzie się zachowywali. Co by zrobić, żeby te budynki były od razu gotowe? No i wtedy wymyśliliśmy tą cegłę silikatową. Muszę przyznać, że zdobycie tej cegły, żeby nam wypróbowali, wymagało interwencji Komitetu Centralnego Partii. No ale w każdym razie to się udało i ten jeden fragment przy ulicy Skalmierskiej tam został wtedy wymurowany tak, że został od razu z gotowymi elewacjami. Najbardziej ich dla nich były satysfakcjonujące, bo zrealizowane w sposób możliwie zbliżony do projektu, to była Skalmierska. To oceniono jako pierwsze niesocjalistyczne osiedle. Dostaliśmy nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy wtedy i nagrodę prezesa Kuła. Tam była już właśnie ta busza, tam były już te zabawki. Natomiast jeżeli chodzi o Serek Bielański, no to tam udało im się zrobić to w sposób taki, żeby były też, to stanowiło całościową kompozycję i funkcjonalną, i przestrzenną, i plastyczną. Mam podobne odczucia po pracy ze wspomnieniami, że najwięcej satysfakcji właśnie chyba mieli z tego osiedla Skalmierska i Serka Bielańskiego, gdzie naprawdę jeszcze były takie, przy wszystkich trudnościach mieli takie możliwości, żeby właściwie każdy budynek w sposób indywidualny zaprojektować, żeby to było naprawdę bardzo zróżnicowane i żeby stworzyć z tego taką całość. Tak zresztą o tych osiedlach myśleli, takie robili, żeby to było naprawdę miejsce do życia. Pana Kazimierza nie miałam okazji poznać, bo ponad 2 lata temu poznałam panią Marię i pana Michała, syna. Postanowiłam nagrać relację pani Marii do Archiwum Historii Mówionej, Domu Spotkań z Historią. I przy okazji dowiedziałam się właśnie o istnieniu zapisków. Pani Maria i pan Kazimierz pisali jako takie właściwie wspomnienia dla rodziny, tak? Dla synów, dla wnuka, dla młodego pokolenia. Także zrezygnowałam z początkowego pomysłu, żeby właśnie opracować te relacje i na jej bazie zrobić książkę. Tylko pracowaliśmy już z tym tekstem. Potem zaangażowaliśmy się też jako Dom Spotkań z Historią w obchody stulecia pani Marii. Przygotowaliśmy wystawę plenerową, taki folder rocznicowy. Potem niestety pani Maria zmarła w listopadzie.
I odtąd już pracowaliśmy z panem Michałem nad tym, żeby rzecz doprowadzić do szczęśliwego finału, do publikacji. Pani Maria to była osoba bardzo, bardzo skromna, rzeczowa, pozytywnie nastawiona do świata, do ludzi. Taka doceniająca życie. Tak, ja byłam pod wrażeniem, jak bardzo ją cieszą wszystkie przejawy życzliwości tutaj lokalnie, tak, na poziomie dzielnicy, że bardzo ważne były dla niej wszystkie takie lokalne uroczystości, czy jakieś wyróżnienia, jakieś oznaki sympatii ze strony mieszkańców. Właśnie to, że to nie są anonimowe osiedla, ale że funkcjonuje ta nieformalna nazwa Piechotkowo, co jest naprawdę wyjątkowe w skali Warszawy i myślę, że nie tylko. Jeżeli chodzi o Bielany, to w pewnym momencie rodzice stali się Bielańczykami, patriotami, ponieważ mama pochodziła z Tarnowa, ojciec wychował się w Śródmieściu, a mieszkał później na Pradze, ale zaprojektowali Bielany i z tymi Bielanami byli emocjonalnie związani. I bardzo im zależało na tym, żeby one się rozwijały i żeby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców i jak najpiękniejsze.